sobie nowy nabytek, wchodzimy w Gnojowice na łąki, po pierwszym pokosie polejemy. Nagram dla Was od razu film z prezentacji. Miałem w ogóle oddzielnie nagrać, ale się zaczęły trawy. Już wozimy sobie, to nagram jedno od razu i drugie. Jest to wóz asenizacyjny Figl Maxline Plus VFW. Pojemność 18 000 litrów. Wersja Black. Naturalne rolnictwo. Beczka od dealera Agrotechnik Tafiły. Zaczniemy sobie od początku. Leci olej. Trochę zwiększyłem, bo jedna kropla powinna iść na sekundę. Dobra. Wałek musieliśmy skracać. Wzięty jest, beczka jest wzięta na zaczepie kulowym. Tutaj mamy na dyszlu siłowniczek. Pompa próżniowa Bationi. Zobaczcie. W miarę cicho nabiera, bo zaraz przejdę z drugiej strony. Tam mamy odprowadzenie, taki tłumnik. Cichutko nam chodzi. Tutaj mamy złącze pod ręczne napełnianie. Dostaliśmy drugi przewód. Tam do tego kielicha jest jeszcze inny, o większej średnicy. Ale to zaraz. Tutaj mamy wskaźnik z pleksy. Nam pokazuje, ile jest w beczce. No tutaj zbiornik powietrza od hamulców. Dalej. To z drugiej strony będzie lepiej widać, ale tutaj powiem od razu, tutaj mamy turbo napełniacz, tam zawór, ale to zaraz przejdę, omówię co i jak. W ogóle się tak nie przygotowałem za dużo, bo dostałem książkę, miałem przeczytać dla Was, nagrać właśnie film z prezentacji, a tak to powiem tylko co i jak tam wiem, tak z grubsza. Opony 750 na 60, 30,5 cala. Tutaj mamy felgi, również w kolorze, ładnie to wygląda. Kogucik na błotniczku nam się nie zlewa z kogutem w ciągniku, bo jest niżej. Rozlewacz pralkop, ten liniowy, taki chciałem i taki jest. Te rozlewanie mi się podoba. Ważne jest to, że nie idzie tak szambo aż do góry. Nie ma dużych strat gazowych. Rozlewa nam elegancko w linii. Trochę Wam powiem, że wężej rozlewa. Dobrze mówię. Wężej rozlewa od Bauera. No, pompa próżniowa, tak? To już jest wcale co innego, ale przynajmniej na dłużej starcze, nie? To i tak na to samo wychodzi. Tutaj światło mamy od Audi. Zaraz Wam pokażę coś. Włączę kierunek. Zobaczcie, jak wygląda fajnie. Mała rzecz, a cieszy. Tutaj taka rama, myślę, że to jest przy cofaniu zabezpieczenie oraz gdzieś na mokrym terenie. Nam po prostu beczka nie siada na ramię, tutaj na ośce, nie zawiesza się. Tylko tu trzyma z tyłu na tym zabezpieczeniu, na tej ramie się utrzymuje. Myślę, że to jest po to właśnie zrobione. No tutaj siłowniczek od skrętnej osi. O, proszę, Agrotechnik. Tutaj kamerę zamontowałem, ale jeszcze nie było czasu jej podłączyć. Tutaj się puści do zasilania. To nie bezprzewodowo, teraz już nie chcę bezprzewodowej, bo to traci zasięg. Tutaj się puści po błotniku, tam do monitora i tyle. O, zobaczcie, tutaj tłumnik właśnie jest. Tutaj go słychać. Z tamtej strony
co byliśmy, to go nie było słychać. To z tej strony tak trochę bardziej. W ciągniku to praktycznie w ogóle. I tak, tutaj ramię mamy sawne, bodajże 8 cali średnica. Podjeżdżam, jak widzieliście, opuszczam ramię do kielicha. Zasysa nam pompa. No i pobiera tą rurą, tak? Stąd bierze szambo. Idzie przez ramię. Tutaj mamy zawór. Do napełniania nam się otwiera. Do wylewania tutaj nam się zamyka. Jak już napełnimy beczkę, tędy leci nam gnojowica. Pobiera się tu do turbonapełniacza i do góry go wpompuje turbonapełniacz. Fajna sprawa, ten turbonapełniacz, wam powiem, dużo szybciej nam idzie to i możemy sobie dobić do końca. No i co tutaj więcej? Piany mamy. Tutaj ciśnienie turbonapełniacza, ten zegar, a tam u góry ciśnienie na pompie. Dobra, wejdę do środka. Opowiem, jak to działa, że nie trzeba wychodzić z ciągnika. Tak jak widzieliście z początku, podjeżdżałem sobie i opuszczałem ramię. Przy opuszczaniu automatycznie szedł olej przewodem do pompy i nam przeskakiwał zawór. Zmiana kierunku pompy automatycznie przerzucało nam do nabierania. I teraz, jak już będę podnosił, to ramię już, jak się podniesie do końca, automatycznie znowu nam przerzuci zawór do wylewania i automatycznie nam też zamyka tam zawór do zbiornika. Tak to działa. Teraz już jest dobrze, ale wcześniej było odwrotnie, tam przewody założone na pompie i przy opuszczaniu, zamiast się kierunek zmieniać na tłoczenie, na ssanie, to się zmieniał na wylewanie i to było odwrotnie. I odwrotnie się działo, nie wiadomo było, co chodzi, ale teraz już wiadomo. To czekajcie, bo telefon. Dobra, dalej wam pokażę taki sterownik. A tutaj może jeszcze, tu jest zasilanie tego kubuta właśnie na błotniku, a tutaj mamy zasilanie tego sterownika elektrycznego. Zobaczcie, no taki najprostszy, spodziewałem się czegoś lepszego, ale no przynajmniej jest prosty w obsłudze. Lepsze to w sumie niż 5 par wyjść hydraulicznych, tak? Mamy jedną hydraulikę. Teraz mam przełączone na ramię. Na środek mamy wylewkę, przy wylewaniu tu przełączam. No i dyszel to przeważnie tylko przy odpinaniu, albo jak tam chcemy sobie ustawić. Taki prosty sterownik, ale swoje zadanie spełnia. Dobra, zobaczymy się przy wylewaniu. To na razie tyle. Jesteśmy na polu, przejadę tutaj sobie za rów. Tu z tej strony jeszcze nie mamy poprzecznika polanego. Tu sobie cofnę. Zablokuję ośkę. Dorzuci nam tutaj dotąd? No zobaczymy. Teraz już prawdopodobnie ostatnia beczka z tego kanału. Zaraz przyłączę sobie tu na wylewkę na sterowniku. Dobra. No strasznie. Teraz już i gęste i tak. Zaraz trochę ciśnienia nabije, będzie szerzej lać.
ale wam powiem, że jednak jest różnica w laniu pompą przepływową a próżniową. Tutaj to zobaczymy jak trochę rzadszym, jak może około 12 metrów, 10. Jednak przepływowa to jest przepływowa, tam to na 15 leci minimum. Dobra, i tak to leci. Teraz leje dość wąsko. Z początku szło dużo szerzej. Może wstawię wam jakąś przebitkę, tam telefonem nagrywałem, akurat nie było kamery. Teraz około tak 10-8 metrów nam leje. Dłużej też się schodzi z tym wylewaniem właśnie na tej pompie. I tak to leci, tutaj poleje na te młode łąki. Tutaj nie było wiosną lane. Ostatni raz w zeszłym roku po żniwach. Na czwarty pokos się lało, tutaj się poleje. Niby była dawana polifoska w tym roku. Akurat na te działki, bo tutaj nie było szamba. Super sprawa z tym ramieniem, już wcale inaczej, inna robota. Czy to zimno, to nieraz to się i nie chce wychodzić z tego przewodu, podczepiać, a tak to, czy to deszcz, to nie musimy wychodzić, nawet się i nie ubrudzimy. Mam nadzieję, że popada deszczyk. Niby nadawali, teraz się znowu zmieniło, że nie. Bo nie chcę tej trawy przypalić tutaj młoda i byłoby szkoda. Ja właśnie tak przez to nie leję tak grubo. Leję około tak 5 na godzinę mniej więcej. Dobra, wyłączymy. Zaraz sobie zawrócimy, żeby nie żnąć łąki ostro, nie zawracać. Tutaj też mamy dyszel. Trzeba patrzeć, żeby około nie zahaczyć dyszlem. Niby to już skręt na oś, nie tandem, to możemy tam skręcać na ile się da. Nie pożniemy łąki. Cały dzień z tego z najmniejszego kanału była gdzieś połowa i praktycznie wybrane. No teraz będzie wcale inaczej ubywać. Zadowolony jestem, bo tak tą 12 to co ja tam 3 pełne kanały to już szło około ponad tydzień wożenia, półtorej co najmniej. Teraz już wcale inna robota też, czy tam wiecie bądź nie wiecie, tego Justkina sprzedaliśmy właśnie. Był taki temat, że miałby zostać, to by się jej szybciej woziło. Ale się sprzedało, zawsze tam jakaś gotówka jeszcze wpłynęła za niego. Też myślę, że w dobrych pieniądzach był oddany. Jeszcze pewnie trochę tam podwożę, zobaczę czy tam nie będę miał jutro wożenia. Dzisiaj mamy poniedziałek, 25 maja. Może nie będę miał, to jeszcze jutro trochę podwożę i się umyję beczkę i aż po żniwach. Bo teraz chciałem ubrać, dlatego żeby tam miejsca by zabrakło w kanale do żniw. A nie mam jęczmieniu zimnego, bo tak to by jeszcze przytrzymał ten kanał, tak jak było w zeszłym roku. Woziłem początek lipca po jęczmieniu zimy, a w tym roku nie mam, nie będzie gdzie jej wywieźć. To się poleje teraz na łąki i będzie z głowy, nie?